Hej, hej! Witam się z wami recenzją książki, nie kasety, ale wygląda totalnie jak kaseta wideo od wydawnictwa Filia. Jest to Dom, tam gdzie są ciała. Dom jest tam, gdzie są ciała. Autorstwo pani Jenny Wyros. Książka miała swoją premierę 25 wrzesień 2024. Przyznajcie, że naprawdę no, interesująco została wydana. Oczywiście kaseta ma w tym swój udział. I słuchajcie, ja przez całą książkę, non-stop, wstrzymywałam oddech. No, historia wywołała we mnie mega wielki ogrom napięcia i zwróciła uwagę na to, że nikomu do końca nie można ufać. Ostatnio mam po prostu szczęście do takich książek, gdzie każdy kłamie. Opowieść z książki. To jedno wielkie kłamstwo, na które składały się setki innych. Wiecie, każdy dla każdego chciał dobrze, a tak naprawdę niszczył to, co sam dawno temu chciał osiągnąć. Ja nie potrafiłam odłożyć jej na bok, no bo tutaj nie ma przerw. Niby mamy ogólny wątek, jakim jest zaginięcie ojca, jednak rozkłada się on na wiele mniejszych, które właśnie każdy z nich są ze sobą połączone. Tak naprawdę najbardziej szczera była kaseta wideo, która pokazała to, co zostało nagrane dosyć dawno temu, kiedy główne postacie były jeszcze małe. Poznamy tutaj opowieść z punktu widzenia kilku postaci, które no bardzo często czymś komuś. Czegoś komuś nie mówią, ale czytelnik oczywiście wie, co ukrywa, gdyż my czytamy to jako ich myśli i takie wiecie, rozterki. No, dynamika akcji trwa od początku książki, kiedy to umierająca kobieta wypowiada kilka nieskładnych słów, a osoba, która ją słucha, tak naprawdę nie wie, co może z nimi zrobić. Tym bardziej, że mamy podkreślone, że nikogo nie można poznać do końca i nikomu nie może ufać. Tutaj nawet rodzice potrafią mieć niewygodne tajemnice, którymi nie chcą obarczać innych. Jednak jak to w życiu bywa i więcej jest zakopane, tym dłużej wychodzi na jaw i pociąga ze sobą wszystko, co miało zostać tajemnicą. Wiecie, trójka rodzeństwa tak naprawdę dopiero z powodu śmierci mamy ponownie się spotkało. No, byli przekonani, że załatwią kwestię pogrzebu, podzielą się majątkiem no i po prostu pójdą swoją drogę. Wyszło bowiem na to, że matka miała ogrom sekretów przed nimi, które odkrywają wraz ze znajdującymi się na strychu rzeczami. One tam są w wielkich pudłach i właśnie w tych pudłach z przeszłości zawierają. Mm, mamy tam takiego trupa, o którym raczej nikt nie miał się dowiedzieć. Wiecie, rozjaśnictwo robi co może, żeby jakoś się rozwikłać tę zagadkę. Ale zaczyna nagle pojawiać się kolejna. Wychodzi na to, że wiele spraw z przeszłości jednak zostało ukartowanych. A im dalej się w nie zagłębiają, tym mocniej są przekonani o tym, że każdy z nich skrywał jakieś tajemnice. No i teraz nadeszła pora, by nawet niewygodne sekrety zostały odkryte. <słuchajcie>, Słuchajcie, cóż to było za historia? No mówię wam, nie ma rozdziału, żeby coś nowego tutaj nie wychodziło na jaw. To jest tak jak przejście po schodach, gdzie na każdym schodku mamy tajemnice i my jesteśmy wyżej, tym mamy nadzieję, że zostaną one wszystkie odkryte, ale im idziemy wyżej, tym na każdym schodku te tajemnice są, więc naprawdę wszystko się tutaj nawarstwia. Ja ogromnie się wkręciłam. Jestem przekonana, że ja po prostu muszę przeczytać wszystko, co wyjdzie spod pióra właśnie tej autorki. No, pisała tak hipnotyzująco, tak wciągająco i tak mrocznie, jednocześnie bardzo psychologicznie, że no, ja ciągle się zastanawiałam, czy mogę im ufać, czy, czy oni jak mówią coś, czy mówią prawdę, bo czasami coś mówili, coś innego było w myślach, a później się okazywało, że robili zupełnie coś innego niż mówili i pokazywało ciało. Także totalnie mega. Mega wciągający thriller. Ja wam go z całego serducha polecam, jeżeli lubicie takie książki, od których nie można odejść. No i oczywiście warto ją przeczytać, choćby dlatego, że czasami niektóre gesty zdradzają nas, że coś może być ukryte, jakieś tam rodzice czy rodziny w pewien sposób się zachowują. Tu mamy to tak fajnie podkreślone, więc no, sami możecie zaobserwować, czy czasami ktoś was nie robi w balona. Ja tam zawsze wolę wiedzieć więcej. Także książkę Wam polecam i trzymajcie się cieplutko. Pa, 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 pa!